i żeby ten głos poszedł także dalej, to słuchajcie, właśnie zajmiemy się takimi przygotowaniami do tych wyborów, wyborów demokratycznych. Oddaję głos, proszę bardzo. Słuchajcie, my częściowo te rzeczy, które tutaj, wybory nasze szkolne robiliśmy, były wybory, była urna, ale w tym roku robimy to troszkę, jakby to powiedzieć, bardziej angażujecie się, chodzi o wasze zaangażowanie. Macie wybrać pośród was, w każdej klasie, taki sztab wyborczy, i będziecie musieli, znaczy mamy prośbę taką do was, żebyście zaangażowali się bardzo w te sztaby wyborcze. Niedawno były wybory w naszym kraju, więc wiecie, jak one wyglądają. Przygotujecie jako klasa, jako ten sztab, pisemną charakterystykę kandydatów. Wiecie, jak ona mniej więcej wygląda, ma być barwna, ma być ciekawa, taka, która zainspiruje innych do głosowania właśnie na waszego kandydata, tak? Potem chodzi też o opracowanie programu wyborczego, plakaty z hasłami, scenki, piosenki. I teraz słuchajcie, to co jest ważne, dotychczas tego nie było, program zostanie przedstawiony przez kandydatów i osoby wspierające na mini spotkaniach przedwyborczych i na apelu, który my zorganizujemy. Więc będziecie musieli się pokazać, ładnie powiedzieć, opowiedzieć, przekonać nas do tego, żebyście wy głosowali na danego kandydata. I jeszcze musicie wykonać ulotki wyborcze, jakieś transparenty, hasła, po to, żeby właśnie wasz kandydat wygrał. Wybory do samorządu to są, słuchajcie, do naszego samorządu, to są klasy czwarte, piąte i szóste. Pamiętajcie też, że spośród was będą